Siema, siema, widzowie. Witam was w kolejnym odcinku. Jak widzicie, raczej już za bardzo kolejnym, ale można powiedzieć, że w serii powracającej Minecraft Survival na oto tym świecie, którego możecie znać z moich filmów. Nie robionego ze mnie i przez was. Jak pewnie byście zauważyli, tak, ten świat dalej istnieje, jest aktualny i zmieniło się w nim sporo rzeczy, które dzisiaj chciałbym wam zademonstrować. Więc jeśli taki odcinek oczywiście wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę, suba i dobijmy te 100 subów. I na 100 subów będziecie mieli 4 specjale, których nie warto oczywiście przegapić, a ja bez mniejszego przeczekania lecę do pokazania wam wioski. Więc najpierw od czego zaczniemy, to będzie mój dom, który niektórzy, którzy oglądali moją serię dokładnie, mogą pamiętać ten dom. Pierwszy dom, który zbudowałem na tym świecie Survival, to była pierwsza budowla. No i jak możecie zauważyć, ten dom wygląda oczywiście tak. Dom jest jeszcze niewykończony w środku, którego jeszcze się wam nie pokażę. Środek też zostanie pokazany dopiero po skończeniu. A mam zamiar zbudować duży środek, więc trochę jeszcze zaczekacie na środek. Więc tutaj mamy ławeczkę, która jest oczywiście z moda, którego mam wygranego. To jest i oczywiście gramy na wersji 1.20. Więc będziemy odkrywać różne nowe biomy, więc tu i wiele więcej w odcinku. Więc tak, tu mamy ławeczkę, na której ja oczywiście usiąść, mogę coś z wami pogadać o takich sprawach na temat odcinka albo coś. Tutaj jest zakryte przejście, ale tu jest napisane dom prezydenta Xanona. Nie, oczywiście, ja tu mieszkam. Tutaj dom się prezentuje o tak. Tutaj mam takie pole swoje, które jest uprawione. Tutaj mamy taką fontanienkę, taki mały nie wiem jak to się nazywa, ale takie no. Tutaj mamy tutaj mamy hejbale. Oczywiście. Tutaj mam latarnię, która oświetla mi cały ten ogród. To tu kolejna ławeczka, stawik. Tutaj też lampy mamy. Też kolejne dwie lampy, które też są z moda. No i jeszcze nic. Wszystkie itemy z tamtych skrzynek jeszcze są. Zostały przeniesione do domu, po skończeniu razem z wami je poprzenoszę, więc żeby ten. A my co, lecimy dalej. Jak widzicie, zrobiłem dróżkę, której tu nie było. Teraz od mojego domu jest prowadzona dróżka. Ten most już wiele z was kojarzy. To była też jedna z pierwszych budowli, która powstała na tym świecie. A więc lecimy. Tutaj jest portal, który zapewnie niektórzy z was kojarzą, który stał tam. Tu stoi nasz portal, który pięknie obudowałem drewnem. Brzozowym, tak myślę. Nie, to nie jest brzozowe, sorry. Chyba świerkowe albo coś. Ale mniejsza z drewnem. Jeśli podoba wam się taki portal, to napiszcie, że wam się podoba. A ja co, lecę dalej z pokazywaniem wioski. Chatka rybaka to też była ta jedna z pierwszych budowli. Ale zanim do chatki przejdziemy, możecie zobaczyć też, że zrobiłem drogę, która też ściągnie się od mostu do domku rybaka. Na razie tylko, bo większość rzeczy będziemy już robić na live, a ja większość będę robił poza odcinkami na odcinku. Więc bardzo zaj te 100 subskrypcji, bo na live oczywiście odbędzie się. Bo live to jest jeden ze specjalnych na 100 subskrypcji. Oczywiście wy będziecie mogli oglądać, jak ja i wy będziemy budowali taką wioskę. Czyli ja będę budował, wy będziecie wysły, ale dobra, mniejsza. Idziemy dalej, tu mamy taką piękną dróżkę, którą oczywiście prowadzi nas do chaty rybaka. Niektórzy z was mogą będzie, tak nazwaliśmy wszyscy, dom rybaka. Tutaj też postawiłem taki mały, taki jakby zlewik ala, taką lampę. Wchodzimy sobie, niektórzy z was nie mogą, nie pamiętam jak wygląda, tu mamy ten dzwon, który umieściliśmy symboliczny. Tutaj mamy łódki. Tutaj ten motor dodaje takie zasłony, taką lampę, takie ozdobne małe rzeczy. Jak. Nie, bo tu będzie pewnie wieśniak, więc
Ja też nie ruszam tego. Idziemy dalej. Widzowie, jeśli za mało zbudowałem rzeczy, to przepraszam, ale po prostu nie wyrobiłem się przed odcinkiem, a chciałem zbudować dla was jeszcze jakieś rzeczy. Jak ten, po prostu też buduję trochę poza odcinkiem, przed odcinkami też buduję jakieś budowle. Więc wiecie, a w następnym odcinku będzie, nie będę wam zdradzał, ale będziemy budować, albo was zdradzę, będziemy budować na tamtej górze głowę mojego skina, którego teraz mam na sobie. Napiszę, że wam się podoba mój skin. Policie inny. A więc co, my lecimy dalej. Lecimy sobie do budynku, który też wielu z was może kojarzyć z pierwszych odcinków tego survivala. Oczywiście szklarnia, do której wejdziemy. Jak możecie zobaczyć, szklarnia, jak ktoś się cofnie do tamtych czasów, do pierwszych odcinków, to szklarnia nie była dokończona. Nie miała podłogi, nie miała tych lamp tutaj, nie miała upraw zasadzonych, a teraz już ma. Szklarnia została trochę zmodyfikowana. Na górze też zasadziłem rośliny. Takie o, tutaj wszystko zadbałem. Ktoś jest zaciekawiony. Chcę napisać jakiś ciekawy komentarz, proszę bardzo. No a co, a to jest nowy budynek, którego nie widzieliście w mojej serii, który jest nowym budynkiem na naszej wiosce. Oczywiście to jest budynek herbaciarni, tak jak samo i klipikarze do zbrój, który będzie oczywiście do zbroje. I co, pójdziemy sobie do tego, do tego miejsca. Prowadzę was. To jest mały sklepik. Nieduży w miarę. Ale dobra. Tutaj mamy herbata i zbroję, tak nazywam to miejsce. I wchodzimy. I na starcie co widzimy? Mamy taki... Tutaj mamy takie dwa stojaki, jakby takie oferty handlowe, których nie ma, bo ich jeszcze nie mamy, ale pewnie ta zbroja, którą teraz ma, widzicie na mnie, ona zawiśnie tutaj. Standardowy armor, którą podpiszę na tabliczkę tutaj. To jest moja zbroja. Dałem też takie krzesełka fajne, klapnąć. I tutaj na przykład gdzieś chcę usiąść na tym. Ja kurde, nauczyłem się wychodzić z tego, bo tu jest ciasno. Dobra. Ja widzę, że wam się podoba taki wystrój, nawet lampę możemy zgasić. A my lecimy dalej. Tu są skrzynki, które są skrzynki. Ten. Na górę. Na górze jest jakby takie stoliki, że możecie wziąć z kim chcecie inne herbaty, albo jeść coś, jakieś ciasta, albo coś. Po prostu budowałem tak na spodanie. Tu są takie lampy nowe wprowadzone do krafta, że możecie gasić. Taka lampa chcecie od was, dla mnie raczej. To wiecie, że takie zmiany w wiosce wam się podobają. Ktoś chce z was zaproponować jakieś ciekawe pomysły na odcinek, albo chce albo ktoś jakieś po prostu pomysły, albo coś, co chcecie, żeby się pojawiło na wiosce, to piszcie mi komentarze, zostawcie suba, lajka. To ja z wami pożegnam przed moim domkiem na ławce. Tak, drodzy widzowie. Dziękuję wam, że jesteście ze mną, że montaż serii Survival Minecraft. Bardzo wam się ta seria podoba. Że już zostawiliście 352 wyświetlenia w jeden dzień pod filmem, że ten save wraca. Bardzo chcecie, żeby wrócił. No więc co, bez mnie się go przedstawiać, widzowie. Dziękuję wam za oglądanie odcinka. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.